Następną figurą jest wychylenie. Panowie, przenoście ciężar ciała na prawą, na lewą nogę. Uginamy lewą nogę, przechodzimy na prawą. Prawą ręką pozwalamy partnerce się wychylić, czyli wysuwam tą rękę do dołu, do boku, lewa ręka do boku. Później pomagam partnerce wstać, prostując prawą nogę. Kontynuujemy w ten sposób, że kładę sobie prawą dłoń partnerki na klatkę piersiową i od lewej nogi robię 4 kroczki w miejscu, tak żeby partnerka mogła obejść nas dookoła. Jest lewa, prawa, lewa, prawa. Na potrzeby tego, żeby było Wam łatwiej, obracamy się w Waszą stronę i Marysia powie o wychyleniu. Tak. Tutaj z mojego trzymania opuszczam troszkę rączkę po to, żeby wychylenie było głębsze. Pamiętajcie o prostej sylwetce, o to, żeby tak naprawdę spiąć troszkę brzuszek, żeby zrobić to jak najbardziej w swoim balansie. Teraz uginam lewą nogę, przenoszę ciężar ciała na prawą, troszkę daję kroczek do tyłu, wysuwam lewą nogę do przodu, zginam prawą, daję biodra i mostek do sufitu, patrzę się za ręką i robię taki piękny gest wyciągnięcia z prawej ręki i partner, uwaga, pomaga mi wstać, prostuję prawą nogę i w trakcie już obejścia przenoszę ciężar ciała na lewą. Idziemy dookoła partnera od lewej nogi, jeszcze kładąc swoją dłoń na klatkę piersiową partnera i ruszam od lewej nogi. Lewa, prawa, lewa, prawa. Przeliczymy Wam fragment. Zaczniemy sobie od momentu, kiedy skończyliśmy podnoszenie. Odłożenie partnerki było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery.